To jest teraz punkt. Czuję potrzebę, oczywiście. Tutaj mamy, drodzy Państwo, podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu działek gminnych, studium warunkowań oraz miejsce w planie zagospodarowania przestrzennego. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o zmianę tego terenu, w tym miejscu, to zostało wpisane w uzasadnieniu bardzo wyczerpujący sposób. Chodzi tutaj o to, że postawienie kolejnych budynków w okolicy domów już istniejących doprowadzi do ich zalania. Jest tutaj ta działka pokazana, proszę Państwa, na mapie. No i w takiej sytuacji musimy podjąć pewne działania składające się z kilku części. Chcemy przede wszystkim docelowo, aby władze miasta zmieniły przeznaczenie tego terenu z zabudowy jednorodzinnej na teren zielony. Ale obecnie takie przeznaczenie jest zapisane i w planie miejscowym Starej Czyżyny, i w studium uwarunkowym. Aby to zmienić, musimy najpierw doprowadzić do zmiany w studium. Stąd też taki wniosek jest zawarty w naszej uchwale. A następnie musi zostać dostosowany zapis w planie przestrzennym właśnie do studium, jeżeli do takiej zmiany dojdzie. I dopiero wtedy, w ten sposób można zablokować zabudowę tego terenu właśnie w takim charakterze. I drugą częścią tej uchwały jest wniosek o wstrzymanie sprzedaży tych terenów, no bo dzisiaj, drodzy Państwo, to są tereny, jest zabudowa jednorodzinna, więc no, może ktoś się zechcieć kupić te tereny, no i zabudować, i wtedy już nasze wnioski generalnie na nic się zdadzą. Przeprowadziliśmy rozmowy z Wydziałem Skarbu, aby zablokowali tą sprzedaż. No, mamy wstępne informacje, że nie planują teraz sprzedawać tych terenów, także mam nadzieję, że uda nam się zmienić przeznaczenie jak najszybciej. Oczywiście wiadomo, że uchwalanie planu, uchwalanie studium chwilkę trwa. Trochę więcej niż chwilkę i musimy czekać. Niemniej intencja jest taka, żeby nie doprowadzić do zabudowy tego terenu w taki sposób, aby ucierpieli okoliczni mieszkańcy. Tyle z mojej strony. Chciałem zapytać, czy Komisja Zagospodarowania Planu przeprocedowała? Tak, panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Pani Ania Moca, proszę. Jest to działki, które się znajdują w moim okręgu. I faktycznie zabudowa tych działek byłaby wręcz katastrofą dla mieszkańców, dlatego że jest to teren starego dorzecza Wisły i on jest w takim zagłębieniu. Ktokolwiek by chciał tam się budować, byłby zmuszony do nawiezienia terenu, a to przyczyniłoby się do zalania pobliskich działek, które już z uwagi na taki podmokły grunt w tym rejonie, niektóre domy już były palowane. Także uważam, że bardzo zasadna jest ta uchwała i bardzo proszę o poparcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Radny. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Pan Bogdan. Ale ja się zastanawiam nad tym, bo chyba są ludzie mądrzy, którzy wydają warunki o zabudowie i zezwolenia na budowę, prawda? No to tam nie ma prawa się tam dawać jakichś zezwoleń. Jeżeli jest plan miejscowy, to jest decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana na podstawie miejscowego planu. Żeby tam działkę kupić, to chyba może kupić tylko kolega tego pana, co wczoraj wjechał na Babel. No, to mam normalnie rozumieć. Ja to normalnie rozumiem, kupię i tam działkę, nie? Bogdana zapytania, kto by tam kupił i wybudował, że są plany. Blok, który jest przy Narciarskiej 30, miał być 7-piętrowy. Jak zaczęto budować, został 4-piętrowy, mają do dzisiejszego dnia od piwnicy. Ten pan właśnie, co był w Kronicy, mówił, że nie zdążył uciec samochodem, a sąsiadce zalało piękne nowe Suzuki, dosłownie 2 tygodnie po sam dar. Podczas zwykłej burzy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję.